Drodzy, kolejny dzień Triduum Paschalnego, Wielka Sobota. Serdecznie Was zapraszamy do uczestnictwa w transmisji. Drodzy, Wielką Sobotę rozpoczynamy liturgią światła. Dlatego na początku zgaśmy w naszych domach wszystkie światła. Kiedy zgasną już światła w naszych domach, warto jest wtedy, odszukawszy oczywiście wcześniej, zapalić świecę. Świecę naszą chrzcielną, czy świecę, którą mamy w domu, gromnicę. Każdy powinien taką świecę odnaleźć i przygotować się wcześniej. To piękny znak, piękny jest to symbol Chrystusa, który wnosi światło w nasze ciemności, który rozprasza ciemności śmierci i grzechu światłem swego zmartwychwstania, światłem swojej obecności. Przeżyjmy liturgię światła właśnie przy zapalonych świecach, słuchając radosnego orędzia wielkanocnego. Kolejny element liturgii Wielkiej Soboty to liturgia słowa, która tego dnia w Kościele jest bardzo bogata, bo Kościół daje nam aż 9 czytań do wysłuchania. W ten sposób ukazuje nam pełnię historii zbawienia. Rozpoczniemy od opisu stworzenia świata, od samych początków. Usłyszymy o przejściu narodu wybranego przez Morze Czerwone i zakończymy w końcu śmiercią Jezusa Chrystusa i zmartwychwstaniem oraz tym, że my przez nasz chrzest jesteśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie. Przed całą Ewangelią usłyszymy radosne Alleluja, a potem już tylko wieść o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Kolejna liturgia to liturgia chrzcielna, gdzie myślami wracamy do naszego dnia Chrztu Świętego, gdzie poprzez polanie wodą naszych głów został zmyty grzech pierworodny. Drodzy, świadomie podczas tej liturgii wyznajmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, a także wyrzeknijmy się zła i wszelkiego grzechu. A kiedy już odrobimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, to w tym momencie zostajemy przez Chrystusa zaproszeni na ucztę eucharystyczną. Ta liturgia Eucharystii jest także przejściem Chrystusa przez mękę, śmierć ku zmartwychwstaniu. Dokonuje się to zawsze podczas Eucharystii, kiedy ją przeżywamy, kiedy ją sprawujemy. Chrystus przychodzi po to, aby dzięki swojej ofierze powołać nas do nowego życia. My również składajmy tego dnia Bogu dzięki, że przez chrzest i Eucharystię jesteśmy powołani w Chrystusie do nowego życia. Na koniec liturgii możemy zaśpiewać, jeśli też damy radę, wspólnie radosne Alleluja, które wybrzmi w pieśni Zwycięstwa Śmierci. Zwycięstwa śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Kiedy wybrzmi radosna Alleluja, oznacza to, że rozpoczął się czas Wielkiej Nocy, czas paschalny.
Możemy po zakończonej liturgii śmiało złożyć sobie z domownikami już wspólne życzenia. My także w tym miejscu chcielibyśmy Wam, drodzy, od wszystkich braci salezjanów pracujących tu na Czerwińskim Wzgórzu złożyć najlepsze paschalne życzenia. Niech zmartwychwstały Pan obdarza Was swoją mocą, swoją siłą, swoim pokojem, swoją nadzieją każdego dnia na nowo. Niech Jego łaska i Jego obecność także przechodzą poprzez Was i docierają do innych, do Waszych bliskich, w Waszych domach, tam, gdzie Pan Bóg nas posyła. Błogosławionych świąt paschalnych. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.